bardziej. A dziś czeka nas 10 bardzo przyjemnych ćwiczeń, ale przede wszystkim efektywnych ćwiczeń. Każde z nich będziemy wykonywać przez 30 sekund bez przerwy odpoczynkowej. Włączam czas, połóż się na plecach i zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Ręce wyciągnij na udach i zacznij wychodzić w górę na wdechu. Staraj się rozwinąć głowę i ciągnąć jej do przodu. Na wdechu wejdź w górę i z wydechem otwarcie w dół. Świetnie. Wdech, 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 wdech. Jeszcze 5, 4, 3, 2. Ostatni, teraz wyprostuj prawą nogę, wypuszczasz rękę do kolana i do stopy. Kolano, stopa. Świetnie. Bardzo dobrze, jeszcze góra. I górę. I górę. I górę. Bardzo dobrze. Na wdech w górę. I wdech w dół. Świetnie. Góra, stopa, flex. Staraj się nie wbijać na w górze i z niej strony to samo, lewa noga w górze i hop. 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 Świetnie, góra. Wdech, 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 wdech. Bardzo dobrze, stabilnie trzymaj nogę w górze, prosto, mocno wyprostowaną i na końcu stopa flex. Świetnie. Ostatni 4, 3, 2, bardzo dobrze, zostań na macie, widokowi do kąta prostego, ręce za głową i skręcaj, hop, 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 nogi też pracują, łokieć kolano, prawo łokieć z lewym kolanem, lewo łokieć z prawym kolanem, świetnie. Nie ciągnij głowy. Podesz szyję rękoma, właśnie po to, żeby rozluźnić szyję, żeby jej nie angażować do pracy. To jest zupełnie niepotrzebne. Bardzo dobrze. 4, 3, 2. Taką kołyskowę usiądź. Unieś nogi, zostaw pięknięty do kąta prostego i pracuj rękoma przed sobą, krzyżując je ze sobą. Bardzo ważne jest to, żeby lekko odchylić się plecami do maty, po to, żeby ustawić nasze ciało w równowadze, ale żeby brzuch mocno pracował. Jeszcze 8 sekund. Ostatni, świetnie. I pomału, ostrożnie połóż się na macie, stopy na szerokość bioder i sięgaj do kostek. Prawą ręką do prawej kostki, lewą ręką do lewej kostki. Bardzo dobrze, jeszcze. Hop, 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 hop. Tak jest. Świetnie. Bardzo dobrze. Teraz poruszaj ramionami wzdłuż ciała. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Świetnie. Jeszcze. Jeszcze chwilę. Super. W tym ćwiczeniu zrobimy sobie drobną zmianę, trzymamy ręce na tarce piersiową i przez te ostatnie sekundy trzęsiemy najszybciej, potrafimy jeszcze, 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 jeszcze. I 4, 3, 2, luz, połóż ręce wzdłuż ciała, załóż prawą rękę, prawą kostkę na lewe kolano i odrywaj nogę od ziemi z wydech. Wydech, góra, wdech, góra. Wdech, wdech, wdech. Możesz trzymać za boki maty, za krawędzie maty i ciągnąć za nogę w ten sposób, jakbyś chciał ją wysunąć spod pleci w stronę bioder. To troszeczkę ułatwić to ćwiczenie. I góra, wdech, wdech, dół, wdech, 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 wdech. Wydech, wdech, odłóż nogę na ziemię z niej strony, czyli załóż lewą kostkę na prawym kolano i to samo. Hop, 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 hop. Nie musisz tego robić szybko. Ważne jest to, żebyś kontrolował.
On ma być praktycznie cały czas przyklejony do maty. On tylko leciutko odrywa się w momencie, gdy unosisz biodra. I w zasadzie odrywa się tylko odcinek krzyżowy. Świetnie. Jeszcze 4, 3, 2, ostatni. Najlepiej ruchem połyskowym jeszcze raz usiąść. I ostatnie, moje ulubione ćwiczenie. Na brzuch, czyli testa. Jesteś na przód ramionach, staty na szerokość biodra i trzymasz pół minuty. Mocno zegnij pośladki i przede wszystkim napnij brzuch. Deska to jest ćwiczenie, które oczywiście angażuje więcej niż jedną partię ciała. Angażuje nie tylko brzuch, praktycznie całe ciało tutaj pracuje. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenia na brzuch, to muszę je zaliczyć do absolutnie mojego ulubionego. Jeszcze chwila. Ostatnie 12 sekund. Siedem.